Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający zmiany do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, druk nr 386. Wysoka Izbo, badania aktywności ekonomicznej ludności Polski wskazują wyraźnie na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w ostatnich latach. Zdecydowany wpływ na ten fakt miało zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, spowodowane w głównej mierze otrzymywanym wsparciem. W ciągu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 41 tysięcy ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Wśród tej liczby ponad 10% ofert stanowiły oferty pracy subsydiowanej. W stosunku do roku ubiegłego liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych zwiększyła się o ponad 24%. Przy spadku ogólnej liczby ofert w tym samym czasie o 27,2%. Podam kilka danych z 2011 roku. Współczynnik aktywności zawodowej 26,4%. Wskaźnik zatrudnienia 22,3%. Stopa bezrobocia 15,5%. A więc poprawić warunki bezpieczeństwa zatrudniania, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz kontynuować działania w tej sferze, prezentowany projekt ustawy ma na celu uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych. Służyć temu ma m.in. wzmocnienie uprawnień kontrolnych prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co będzie umożliwiało przeprowadzenie postępowania kontrolnego w zakresie zgodności danych zawartych w dokumentach miesięcznego dofinansowania ze stanem faktycznym. Szersze kompetencje prezesa funduszu to także możliwość wydawania decyzji wstrzymujących dofinansowanie w razie nieprawidłowości oraz dokonanie kontroli odnośnie prawidłowej realizacji obniżenia wpłat u nabywcy lub sprzedającego. W celu zapobiegania uszczupleniom środków publicznych projekt wprowadza dla pracodawcy ponoszenie odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko przepisom ustawy o rehabilitacji. Oznacza to nasilenie dyscypliny w zakresie obowiązku składania deklaracji i wymaganych informacji. Aby też urealnić wysokość wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, a także zapewnić bezpieczeństwo i stabilność zatrudniania osób niepełnosprawnych na rynku pracy, projekt ustawy proponuje skrócenie o 9 miesięcy czasu obowiązywania przepisu wskazującego na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z grudnia 2009 roku, będącego podstawą do wyliczenia dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Jest to zmiana uzasadniona, gdyż pracodawca w 2012 roku będzie ponosił znacznie wyższe koszty zatrudnienia osoby niepełnosprawnej niż zakładano to wcześniej. Analizowany projekt ustawy zwraca również uwagę na kompetencje pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Pojawiła się potrzeba rozszerzenia zakresu obowiązków pełnomocnika o prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Do kompetencji tych w myśl projektu ustawy należeć będzie opiniowanie działań wojewody dotyczących powołania i odwołania, a także określenie działań powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydawanie zgody na powołanie i odwołanie przez wojewodę wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, a także bezpośredniego zobowiązywania organów powołujących zespoły orzekające do ich odwoływania z możliwością ich czasowego zawieszenia. Szanowni Państwo, jak ważne na rynku pracy osób niepełnosprawnych jest właściwe funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej oraz zakładów pracy chronionej, wszyscy wiemy. Projekt ustawy eliminuje obowiązek uzyskania opinii starosty o potrzebie utworzenia ZAZ, gdy organizatorem jest powiat. Zarówno ZAZ, jak i zakłady pracy chronionej będą miały możliwość czasowego zwolnienia przez wojewodę spełniania warunku osiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie. Projekt ustawy określa też procedurę przekazania prowadzenia ZAS przez innego organizatora oraz obowiązuje zakład do pełnej informacji na temat zmian dotyczących uzyskania statusu i realizacji obowiązków wynikających z ustawy. Wyżej wymieniony projekt nakłada też obowiązek na organizatora ZAS zwrotu niewykorzystanych środków funduszu, gdy nastąpi jego likwidacja lub utrata statusu.
Proponowany projekt ustawy zawiera zmiany funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Wykreśla on warunek prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako przesłanki do utraty statusu zakładu pracy chronionej. Oprócz tego projekt umożliwia dofinansowanie ze środków funduszu wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w sektorze finansów publicznych. Jeszcze chwilę, proszę, panie marszałku. Projekt ustawy rozszerza również grupę podmiotów zwolnionych z wpłat na fundusz o hospicja i domy pomocy społecznej. Projekt zakłada również wyeliminowanie fikcyjnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w celu zmniejszenia wpłat na konto funduszu. Reasumując, Wysoka Izbo, proponowane zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych są w pełni uzasadnione. Uszczelniają system wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, uwzględniają istotne przepisy dotyczące uprawnień kontrolnych funduszu, określają, poszerzają kompetencje pełnomocnika. Usprawniają funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej. Zwalniają spłat na fundusz DPS-y i hospicja. Umożliwiają dofinansowanie ze środków funduszu wynagrodzenie osób niepełnosprawnych w sektorze finansów publicznych. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom społecznym, które zostały sformułowane podczas debaty w trakcie posiedzeń Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Podkomisji Stałej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska wnosi do projektu jedną poprawkę. I w związku z tym, panie marszałku, Wysoka Izbo, Klub Platformy Obywatelskiej popiera przedstawiony projekt wraz z wprowadzoną poprawką, z proponowaną poprawką ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję za uwagę.